Dzisiaj zrobiłem trening pleców i przeczytałem w komentarzu, że jedna osoba chciała, abym nakręcił filmik odnoszący się do martwego ciągu. Poprawna technika. Dobrze, nakręciłem go i do tego dodałem jeszcze swój aktualny rekord, który robiłem 2 albo 3 lata temu, czyli 80 kg na martwym ciągu. Nie robiąc go 2-3 lata i nagle porywając się na własny maksymalny rekord, można powiedzieć, że wskazuje się na kalectwo. Ale ja nie jestem tchórzem i się niczego nie boję. Poprawna technika, na czym polega? Przede wszystkim należy się trzymać równo podłoża. Nie wolno odrywać stóp od podłogi. Nie wolno bujać tułowiem i nie wolno szarpać ciałem do przodu, do tyłu. A koniecznie, przede wszystkim, nie wolno robić kociego grzbietu. Koci grzbiet, czyli tak jak kot się nastrasza. Czyli robi taki łuk. Tego nie wolno robić, bo to grozi kontuzją kręgosłupa, a nawet trwałym jego uszkodzeniem. Jeszcze jeśli ktoś weźmie tak jak ja pół tony na maksa, no to naprawdę może skazać się na wózek inwalidzki. Ale moje plecy, moje ciało jest bardzo silne, bardzo wytrzymałe i mam nadzieję, że jutro nic mi nie będzie. Jedynie odczuję zakwasy potężne. Ale nie powinno mi się nic stać i na wózku nie powinienem wylądować. Dobrze. Technika martwego ciągu. Łapiemy sztangę na szerokość barków. Nie szerzej, bo szerzej to łapią ciężarowcy. Czyli ci, co podrzucają ciężar. Czyli jak to jeszcze można inaczej nazwać? Zarzucający, ale jeszcze inaczej. Rwacze. Ci, co rwą ciężar, podnoszą do góry, na wysokości klatki i z klatki wyciskają jak żołniersko na barki. Tak robią ciężarowcy, czyli biorą bardzo szeroko, ponad szerokość barków. A kulturyści ćwiczący normalnie biorą martwy ciąg na szerokość barków. Dalej. Robimy przysiad. Nie super głęboki, tylko takie jakby krzesełko, tak jak skoczkowie narciarscy. Taki pół przysiad, można powiedzieć. Robimy pół przysiad i z tej pozycji podnosimy przed ramionami sztangę do góry. I należy pamiętać, aby ruch szedł po linii prostej. Nie bujać tułowiem do przodu, do tyłu, sztangą tak samo. Rwać delikatnie, z wyczuciem, podnosząc sztangę do góry i powoli prostując plecy, kręgosłup do pionu. Najlepiej napiąć mięśnie pośladków i wszystkie mięśnie biorące udział w tym ćwiczeniu, bo to ćwiczenie jest królem kulturystyki. W nim bierze udział ponad 10 mięśni, 10 partii mięśniowych, czy jak to tam kto woli. Ja mówię 10 mięśni. 10, 12 czy 15, nie wiem dokładnie ile, ale grubo ponad 10. Czyli pośladki, plecy, ramiona, barki, uda, nogi, wszystko. Czyli wyprostowujemy się do pionu i w tej pozycji zatrzymujemy się na 2 sekundy. W tej pozycji najbardziej są obciążone kaptury. Są maksymalnie napięte. I można powiedzieć, że martwy ciąg jest świetnym ćwiczeniem na kaptury, na wielkie mięśnie czworoboczne. Widać mnie całego? Teraz już tak. Nagraj sztangę. Przejdź tu koło niej. Już ją widać. Całą widać? Tak. Na pewno? Nie. Grr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 
dzieje, żeby plecy było widać, jak się napinają. Nagrywasz cały czas? Cały czas. Pierdolnąłem 80 kilo razy 6 i 80 razy 6 to jest 480 kilo. To jest prawie pół tony. Prawie 500 kilo. Ale ciężko dyszę. Bo to było bardzo męczące. Kiedy już stoimy, to trzeba wziąć, robić, ale mi się ciężko mówi, ja pierdolę. Ale będę nagrywał to ciągiem. Potem trzeba delikatnie opuścić ciężar do dołu, robiąc najpierw przysiad, a później stopniowo opuszczając sztangę do kolan. Sztangę kładziemy nie na kolana, nie blisko kolan, tylko tak kilka centymetrów od kolan. Najlepiej gdyby się miało jakiś stojak, tak jak jest martwy ciąg chyba bułgarski, czy jakoś tak to się nazywa. Czy rumuński, o rumuński. To wtedy jest sztanga na jakimś stojaku, na przykład na suwnicy. Sztangę należy kłaść kilka centymetrów od kolan. I z tej pozycji znowu podnosimy do góry. Żeby martwy ciąg przyniósł nam jakieś efekty, nie można go robić małym ciężarem, bo wtedy mięśnie nic nie odczują. Jedynie nogi, uda trochę się zmęczą, jeśli będziemy robili powiedzmy 30 kilo 15 razy. A tak jak ja wziąłem 80 kilo tam 4 czy 5 razy na serię, to teraz tak czuję się, jakbym miał zaraz się przewrócić. Jeszcze tak ciężko oddycham, ciężko dyszę i ciężko mi mówić. No ale robię to dla was. Bo sam nie trenowałem tego 2-3 lata. Właśnie przez kontuzję kręgosłupa i strach przed jego uszkodzeniem. Jak już wspomniałem w poprzednich filmikach, kręgosłup mam słaby. Jest to do akrobatyki, ale nie do ćwiczeń siłowych. Tak samo wyciskanie przykładowo żołnierskie, stojąc na barki. Ciężko mi to robić, jest na wyprostowanej pozycji. Muszę się o coś oprzeć. O ścianę, o ławkę, o cokolwiek. Tak samo jest z wiosłowaniem sztangą. Czy do brzucha, czy do klatki. Najlepiej jak ja położę się na ławce skośnej, skośna w górę i wtedy klatka, brzuch jest oparty o ławkę, a sztanga idzie od ziemi do brzucha. I tak jest najbezpieczniej to robić. A ci, którzy nie potrafią robić tego dobrze technicznie, niech nie przesadzają z dużymi ciężarami. Najpierw nauczyć się małym ciężarem poprawnej techniki, niech to wejdzie wam w nawyk. Tak jak ja na początku zacząłem 30 kilo, to robiłem tak, jakbym w ogóle nic nie czuł. Ale jak już wziąłem 80 kilo, no to wtedy ciało poczuło. Dobrze. Na plecy jeszcze świetne ćwiczenia na poszerzenie, to wiosłowanie na wyciągu dolnym. Może to być uchwyt linkowy do tricepsa, może to być uchwyt na plecy długi 120 cm. To jest świetne ćwiczenie na poszerzenie pleców na dolne motyle. A na górne motyle, na górne części pleców najlepszy jest drążek, podciąganie na drążku szerokim nachwytem i ściąganie drążka górnego do klatki lub do karku. Zalecam do klatki, wtedy jest lepsza stymulacja mięśniowa, a do karku bardziej pracują nam kaptury. Innym kolejnym ćwiczeniem na szerokość pleców jest wiosłowanie właśnie w opadzie ze sztangą lub łamaną, albo może być wiosłowanie tym sztangielką w opadzie tułowia jedną ręką. Bardziej to jest na grubość, ale tam w nieznacznym stopniu poszerza też. Innym ćwiczeniem na plecy
na poszerzenie dołu jest właśnie ściąganie drążka krótkiego albo linki tricepsa ku brzuchowi, czy tam do brzucha. Pozycja polega na tym, że jesteśmy prawie że pochyleni do ziemi. Mamy plecy w linii prostej, tak jakbyśmy chcieli położyć deskę na nią. I wtedy pracują tylko motyle, nic więcej. Ani barki nie ściągają się, ani tam przykładowo nogi. Stabilna pozycja i pracują tylko motyle. Takie ćwiczenia robię i właśnie dzięki takim ćwiczeniom mam bardzo szerokie plecy. Dzisiaj się mierzyłem, to mam 120 cm plecy barki. A pierwszy raz w życiu, jak zaczynałem i ważyłem 53 kg, to miałem w plecach chyba 88. Było tragicznie. A dziś mam 120 plecy barki. No i to byłoby na tyle. Takie są najlepsze ćwiczenia. W kolejnym filmiku pokażę ćwiczenia, najlepsze ćwiczenia na triceps, w innym pokażę na barki, w innym pokażę na biceps, w innym pokażę na nogi, a ostatni filmik to będzie miks wszystkich ćwiczeń i taki długi, konkretny komentarz jak w poprzednich. No to tyle. Pozdrawiam.